To jest zespół, który bardzo trudne warunki się postawił, nieźle operował piłką. W defensywie starali się jak mogli, się od połowy bronić, czekali nasze błędy. My z kolei dzisiaj w niektórych momentach zabrakło takich innych chwil, bo można było przeciwnika wpunktować, pomimo dobrej ich gry, ale to my te kluczowe momenty mieliśmy, także można było przy 2-0 na 3 dać i byłby spokój, a dostaliśmy świąteczną bramkę, którą tam Wojtek przybył, uderzył właściwie w takie miejsce, gdzie jedyne, gdzie nie było szans obronić i tyle, także ciężki mecz, ale takie mecze też budują drużynę, też trzeba takie mecze wygrywać. Właśnie o to chciałem zapytać, bo nie było okazji porozmawiać o tym wyjazdowym meczu z rekordem. Odchorowaliście ten rezultat? No bardzo, ja jeszcze choruję, powiem szczerze, bo mówię tak, rzeczywiście... No tak, rekord w tym meczu pokazał, jak wytrawną drużyną jest. To nawet ja zostałem grany jeszcze w Bielsku 2 dni, bo miałem tam zgrupowanie młodzieżówki dla 19 kadry. No w ogólnym odczuciu byliśmy jedynym zespołem, który postawił takie warunki gry, że chcieliśmy z nimi po prostu grać tak naprawdę i ten wynik ogólnie był za wysoki, ale no punktowali nas w tym meczu niemiłosiernie, pokazali, że mają bardzo zbilansowany skład. My niestety na dzień dzisiejszy w tym meczu mieliśmy za mało argumentów u nich, żeby ich ugryźć, ale myślę, że postaram się u siebie trochę napsuć im więcej krwi. Wielkie gratulacje za zwycięstwo. Co na plus, co na minus? No na pewno 3 punkty są najważniejsze i nasze zwycięstwo. To, że stwarzaliśmy sobie sytuację, no i niestety przeciwnik strzelił nam bramkę, która spowodowała trochę nerwowości w naszych poczynaniach. No ale na szczęście my to udokumentowaliśmy tym 3rzym golem, no i skończyliśmy 3 punktami, to jest najważniejsze. Twoim zdaniem to jest taki rywal niewygodny, który może jeszcze innym drużynom napsuć krwi? No wiadomo, no, grali z Gattą, prowadzili 2-0, przegrali tylko jedną bramką. Tak samo było z Piastem, gdzie prowadzili 2-0 i przegrali tylko 3-2. No teraz jest liga bardzo wyrównana, no i każdy z każdym musi się liczyć. No dla nas jest najważniejsze to, żebyśmy byli w tej strefie walczącej w playoffach o medale i chodzi o to, żeby wygrywać z tymi drużynami z dołu, no i na razie tak jest i będziemy się tego trzymać. Potrzebowaliście takiego meczu i takiego zwycięstwa po tym, co wydarzyło się w meczu z rekordem? No, trener nas uczula o tym, żebyśmy już zapomnieli o tym meczu, no chcieliśmy się tutaj szybko zrehabilitować, tym bardziej, że teraz czeka nas 2-tygodniowa przerwa, no i to się udało, no rekord jest bardzo silnym zespołem, no poza zasięgiem większości drużyn, no miejmy nadzieję, że właśnie u nas w piekiełku no będzie trochę inaczej, no i damy rewanżu. Trenerze, chciałabym prosić o krótki komentarz na temat dzisiejszego meczu. Nie da się ukryć, że w pierwszej połowie straciliście szybko gola, jednak druga połowa była nieco bardziej wyrównana. Na pewno tak, aczkolwiek co do samego meczu, to chciałbym na pewno powiedzieć, że powiem w bezczelny sposób to, aczkolwiek wydaje mi się, że tak, drużyna z Dolnego Miasta, z Wieliczki była w tym dniu zespołem lepszym od brązowego medalisty poprzedniego jej edycji Futsal Ekstraklasy. Co do samego meczu, no tak jak pani powiedziała, no szybko stracona bramka, aczkolwiek tym razem jak w poprzednich meczach prowadziliśmy 2-0, karta się odwróciła, to przegrywaliśmy 2-0, goniliśmy. Byliśmy tą drużyną goniącą, robiliśmy to dosyć skutecznie, stopniowo, kroczek po kroczku. Aczkolwiek ta sytuacja na 3-1, bodajże co strzelił zawodnik Torunia, powiedzmy z zaufanego źródła wiem, że to była bramka ręką. Także czekam na ten film i czekam w końcu na jakieś konsekwencje, tak? Bo tak, gdzie byśmy nie grali, to zawsze gdzieś tam jakieś są mankamenty i kurczę, później to się tak wszystko przeciwstawia przeciwko nam, tak? I koniec końców, no dziś tych punktów będzie trzeba szukać, tak? Niestety w rezultacie dzisiaj porażka. Co można w takim razie poprawić przed następnym spotkaniem? Na pewno musimy pracować nad skutecznością, to jest przede wszystkim i cały czas nad głową moich zawodników, tak? Bo jednak te bramki tracimy w dosyć prosty sposób. Pierwsza, nasz rzut rożny, w ofensywie nagle jest kontra, bramka 1-0, drugi sposób. Mój zawodnik kryjący pivota z Torunia, no, nie wiem, zlekceważył mi się wydaje przeciwnika, bramka po krótkim rogu i na 3-2, tak jak mówię, to już jakiś tam czynnik ludzki na to może miał wpływ, tak powiem. Proszę powiedzieć, jak można ocenić dzisiejsze spotkanie? Wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz, przyzwoity, niestety za styl punktów nie dają. Toruń nas wypunktował, wyszło doświadczenie. Mają swoich kadrowiczów, pokazali co mieli pokazać, wypunktowali nas. W takim razie, czego zabrakło w meczu? Wydaje mi się, że... Oprócz oczywiście 2 bramek do zwycięstwa. Wydaje mi się, że trochę szczęścia, koncentracji w obronie. I można powiedzieć, że niestety po raz kolejny doświadczenie też w jakimś stopniu zagrało główną rolę. Niestety dzisiaj kolejna porażka. Jak widzicie na tą chwilę swoją przyszłość w Ekstraklasie? Kolejna porażka, kolejna... Małą różnicą bramek, powiedzmy w dobrym stylu, lecz za styl punkty nie dają. Wydaje mi się, że jeżeli dopisze nam w kolejnych kolejkach szczęście, to powinno być dobrze.